uwolnieniu. Kogo ja gram? Jednego z dwójki widzów, którzy przyszli na spektakl. Nazywamy ich facetami z korpo. Gram Wickę, której się należy. Dziewczynę, która jest bardzo samoświadoma i jest świadoma tego, co dzieje się na świecie. A może, żeby nie zdradzać do końca tajemnicy, to posłużę się cytatem jednej z postaci. Ale ma taką postawę, że chce walczyć. Moja postać to jest pani Beatka. Jezu, ja normalnie w żadnej grze na kompie nie miałam takiej immersji jak tutaj. Uspokój się, mówię! Proszę państwa, to nie są prawdziwi widzowie. To są marni prowokatorzy. Gram starszego pana. Mężczyznę, który czuwa nad moralnością, obyczajem. No ale kto nie pali, palącego nie zrozumie. W uwolnieniu gram... Jak wszyscy, jednego z widzów. Postać obcej przez duże O. Ale mój widz pozostaje trochę na uboczu wszystkiego, co się dzieje. Troszkę konserwatywny pan, który krytycznym okiem patrzy na to, co się dzieje w teatrze, kiedy spektakl nie chce, nie może się rozpocząć. Jest osobą elegancką, dla której wyjście do teatru, bo rzecz dzieje się w teatrze, wiemy już, to jest święto. W spektaklu Uwolnienie będę czekał na spektakl. Jesteś chora. Jak ty się wyrażasz? Ja powiem ojcu, on z tobą inaczej porozmawia. Wcielam się w postać, to może trochę za dużo powiedziane, bo mam wrażenie, że zarówno tekst Zenona Pfeiffera, jak i formuła spektaklu jest wymyślona w taki sposób, że my, aktorzy, jesteśmy nośnikami pewnych cech ludzkich. Bawimy się troszkę w taki przekrój społeczeństwa polskiego. I żeby nie było tak stricte stereotypowo, a mimo wszystko, żeby było ciekawe, ciągle jeszcze grzebiemy, ciągle jeszcze sklejamy i poszukujemy tego, jak możemy się połączyć i najlepiej oddać ten obraz. Schowaj ten telefon! Ile razy mam ci powtarzać? Schowaj ten telefon! Boże, ty jesteś chora.